Cudowna Boża miłość. Amen. Bracie Zygmuncie, gdzie ty jesteś? Bo gdzieś mi tutaj jesteś tutaj? Gdzie Zygmunt jest? A tu! Dzisiaj cały czas mówimy o takich ziarenkach małych. Zobaczcie, jaki potencjał tkwi w jednym pojedynczym ziarnie. Jeden człowiek, którego Bóg użył, rozwinął potencjał. A to się stało tylko możliwe dzięki temu, że obumarło dla Jezusa i żyje w Nim. Amen. I Bóg ma ten sam dla każdego z nas. Ja jestem pod mega wrażeniem tego świadectwa. Niech Cię Pan błogosławi, Twoją służbę. I jesteś naprawdę świadectwem tego, że nieraz ludzie przekreślają innych, widzą tylko małe ziarnko. Bóg zawsze widzi potencjał. Nie wiem, czy Wam też tak szybko czas leci, jak i mi. Właściwie te dwa wspólne dni tych wykładów minęły nie wiadomo kiedy. I tą naszą podróż przez Boże Słowo, przez pewne etapy, jakie mieliśmy, chciałbym dzisiaj właśnie zakończyć takim zwiastowaniem, które tutaj się dzisiaj przejawiało w waszych świadectwach, w świadectwie brata Zygmunta, w tej pięknej pieśni o cudownej miłości Ojca. Bo ja wierzę, że jest tylko jedna siła, jedna moc, która może zmienić nasze serca, pchnąć nas na nowe drogi. To jest właśnie miłość naszego Boga, którą doświadczymy. Nie tylko będziemy o niej słyszeć, ale ją doświadczymy. Dlatego dzisiaj chcę na ten temat zwiastować, na temat miłości Ojca, jaka jest adresowana do każdego z nas. Chciałbym was też zachęcić teraz do krótkiej modlitwy, abyśmy otworzyli nasze serca przed Panem. Ja wierzę w to bardzo głęboko, że to Duch Święty dotyka naszych serc, sprawia, że słowo, które słyszymy, może wydać owoc i może też zmienić nasze życie. Mam taką nadzieję, że te słowa, które były dzisiaj zwiastowane, wczoraj, będą miały wpływ na wasze życie. Halleluja. Drogi Ojcze, tak teraz stajemy kolejny raz jako słudzy Twojego, Panie, słowa. Chcemy powiedzieć za Samuelem, mów, Panie, bo słudzy Twoi słuchają. Panie, rozszerz serca nasze. Duchu Święty, mów do nas. Ojcze, modlę się, abyś zasadził dzisiaj kolejne ziarna do naszego życia, aby one wydały owoc, ale też, Panie, modlę się o to, abyśmy byli tymi, którzy doświadczają cudownej Bożej miłości, która zmienia nasze życie. Panie, niech dzisiaj Twój Duch Święty nas prowadzi, napełnia, przynosi nam pokój i radość. Jezu, uwielbiamy Ciebie i kochamy Ciebie, bo naprawdę ta miłość jest cudowna i wspaniała i ona dzisiaj może zmienić serca nasze. O to się modlę, o to się modlimy w imieniu Jezusa. Amen. Moi drodzy, myślę, że jedną z najważniejszych modlitw, jaką Jezus wzniósł do swego Ojca, do Boga, za swego życia, była ta zapisana w Ewangelii świętego Jana w 17 rozdziale. Tytuł tej modlitwy jest modlitwa arcykapłańska Jezusa. Była to właściwie ostatnia tak długa modlitwa zapisana w Nowym Testamencie przed niezwykle dramatycznym wydarzeniem, bo to za kilka godzin Jezus wiedział, że zostanie wydany na śmierć. Wiedział, że Jego czas zbliża się. I kiedy czytamy tę modlitwę, to widzimy, że Jezus w niej poruszył kilka tematów. Otóż dziękował Panu Bogu, że mógł Go uwielbić, wypełniając swoją misję na ziemi. Modlił się o uczniów, o tych, którzy uwierzą dzięki uczniom. Ale tę modlitwę zakończył niezwykłą prośbą. Posłuchajmy tej prośby. Objawiłem im bowiem Ciebie i nadal będę objawiać, aby doświadczyli tej wspaniałej miłości, jaką mnie obdarzasz i abym mógł w nich trwać. Jest to przekład słowa życia, jest troszeczkę inny niż tutaj, ale wziąłem specjalnie z tego przekładu, ponieważ bardzo dotyka mego serca. Jezus mówi, objawiłem im bowiem Ciebie i nadal będę objawiać, aby doświadczyli tej wspaniałej miłości, jaką mnie obdarzasz. Wolą Jezusa jest to, abyśmy doświadczali wspaniałej miłości Ojca. Moi drodzy, Jezus w ciągu tych 3 lat swojej służby był kimś, kto objawił Ojca. Jego miłość, Jego łaskawość, dobroć, cierpliwość, pomoc, którą niósł ludziom, współczucie, tak wyraźnie i mocno ukazały uczniom tak namacalnie serce Ojca.
Boga Ojca nikt nigdy nie widział, ale Jezus go objawił. On sam powiedział do jednego z uczniów, kto mnie widział, widział także i Ojca. To jest niezwykła rzecz, że ten wielki Bóg, Pan nieba i ziemi, Stwórca Wszechświata, naprawdę zechciał zauważyć każdego z nas, który w Jego oczach jest jak to ziarnko, a może jeszcze mniej. Biblia mówi, że narody u Jego przed Nim są jak kropla przed wiadrem wody. Ten wspaniały Bóg ukochał każdego człowieka i pragnie, aby każdy Go poznał. Poznał Go jako swego Ojca, aby doświadczył Jego niezwykłej miłości. I chcę dzisiaj zwiastować z niezwykłego miejsca w Nowym Testamencie. Jest to 15 rozdział Ewangelii Łukasza. I chociaż wiem, że jest to dosyć duży, długi fragment, chciałbym go odczytać dzisiaj w całości, ponieważ jest to niezwykła historia, w której Jezus objawia kochające serce Boga. Tutaj mówi o zagubionej owcy, zagubionej drachmie i o dwóch synach. Ale tak naprawdę to przesłanie z tej 15 rozdziału mówi o tym, jaką niezwykłą miłość ma Bóg do nas. Ja wierzę w to bardzo głęboko, że ta historia jest jakimś takim światłem rzuconym z nieba, z Bożej perspektywy na to, jak Bóg patrzy na ludzi. Też wiem, że wielu z was już tę historię nieraz słyszało. Nieraz może czytaliście o niej, ale wierzę, że dzisiaj Duch Święty objawi kilka niezwykłych rzeczy, które ta opowieść, ta historia objawia. A to po to, abyś mógł też zapragnąć tej Bożej miłości, abyś mógł dzisiaj przyjść w modlitwie do Ojca, aby napełnić Ciebie swoją miłością, abyś jej doświadczał. Tak jak dzisiaj powiedział tutaj na świecie brat Zygmunt, kiedy otworzył oczy, nagle wszystko zobaczył inaczej. Jest tylko jedna moc, która może nas przemienić. Moc Boga naszego, Jego miłość. A też wierzę, że przynajmniej w niektórych sercach być może dzisiaj zmieni się obraz Boga, jaki noszą w swoim sercu, bo niestety nie wszyscy mają ten obraz prawidłowy. Nie wszyscy właściwie sobie Boga wyobrażają. Czasami jest to nawet dosyć dalekie od objawienia biblijnego. A więc przeczytajmy teraz 15 rozdział Ewangelii Łukasza. A zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Faryzeusze zaś i uczeni w piśmie szemrali i mówili: ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi. Powiedział im więc takie podobieństwo: któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie pozostawia 99 na pustkowiu i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A odnalazłszy, kładzie ją na ramiona swoje i raduje się, i przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc do nich: weselcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zagubioną owcę. Powiadam wam, większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. Albo która niewiasta, mając 10 drachm, gdy zgubi jedną drachmę, nie bierze światła, nie wymiata domu i nie szuka gorliwie, aż znajdzie? A znalazłszy, zwołuje przyjaciół oraz sąsiadki i mówi: weselcie się ze mną, gdyż znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Taka, mówię, jest radość wśród aniołów Bożych nad jednym grzesznikiem, który się upamięta. Potem rzekł: pewien człowiek miał dwóch synów i rzekł młodszy z nich ojcu: ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątność, a po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju. I tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. A wyjrzawszy w siebie, rzekł: iluż to najemników ojca mego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do mego ojca i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Uczyń ze mnie jednego z najemników swoich.
Wstał i poszedł do ojca swego. A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec. Użalił się i podbiegłszy, rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem Twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich: Przynieście szybko najlepszą szatę, ubierzcie go, dajcie mu też pierścień na jego rękę, sandały na nogi i przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się. Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył. Zginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Starszy zaś syn jego żył, był w polu, a gdy wracając, zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce. I przywoławszy jednego ze sług, pytał, co to jest? Ten zaś rzekł do niego, brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić tuczne ciele, że go zdrowym odzyskał. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go. Ten zaś odrzekł ojcu, oto tyle lat ci służę i nigdy nie przestąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, by mógł zabawić się z przyjaciółmi moimi. Gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majętność twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić tuczne ciele, wtedy on rzekł do niego, synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim. Należało zaś weselić się i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Czy jest ktoś na tej sali, kto nigdy tej historii nie czytał, nie słyszał? Mógłby podnieść rękę na moment? Wszyscy słyszeliśmy, a więc wszyscy mamy pewnego przeciwnika teraz. I to nie jest diabeł. Jest to myśl. O tym już słyszałem. I ta myśl ma taką zdolność, żeby nas wyłączyć. Ja słyszałem już 15 razy, jak o tym mówili. Ciach, przełączasz przełącznik i jesteś na innej fali. Może martwi się teraz, co jest w twoim domu. Może co tam się dzieje gdzieś tam daleko w Polsce. Czy benzyna podrożeje, czy nie. A może coś innego podrożeje, czy stanieje. Nieważne. Chcę ci powiedzieć, że wierzę, że dzisiaj Duch Święty da ci nowe objawienie. A więc jakie niezwykłości kryje w sobie ta przypowieść? Ja wypisałem sobie ich kilka i chcę się dzisiaj nimi podzielić. Po pierwsze, to co jest niezwykłe w tej przypowieści, to niezwykli są adresaci tego podobieństwa. Pamiętacie może z początku, do kogo Jezus kierował to podobieństwo? Już. Do faryzeuszy uczonych w piśmie. Bo oni szemrali, im się nie podobało, że Jezus spotykał się z byle jakimi ludźmi, z grzesznikami. I tam napisane jest, i opowiedział im tę przypowieść. Komu im? Właśnie faryzeuszom i uczonym w piśmie. Powiedział do nich. Dlaczego akurat do nich to powiedział? Bo słuchajcie, to byli ludzie, którzy byli przekonani, że są specjalistami w znajomości Pisma Świętego. Oni byli przekonani, że to przestrzeganie Pisma automatycznie przekłada się na znajomość Boga. A więc uważali, że jeżeli wypełniają sobie przykazania, to znaczy, że znają Boga. Mam takie pytania, kto z was nie znał 10 przykazań, ręka do góry? A może z 5 z tych 10? Może nie wszystkie pamiętasz. Znamy jakieś przykazania z dekalogu? Już podpowiedziałem, było ich 10, jest ich 10. I pytanie, czy to, że znałeś te przykazania, miało jakiś wpływ, że je przestrzegałeś? Nie. Czy to sprawiło, że znając te przykazania, znałeś Boga? Nie, to tak nie działa. Faryzeusze znali słowo i myśleli, że znanie samego słowa powoduje, że wszystko jest w porządku z Panem Bogiem. Oni się tym chlubili. Nawet Paweł apostoł w swoim jednym z listów napisał, nie wiem czy się chwalił, czy się nie chwalił, napisał, że pochodził z najsurowszego stronnictwa faryzeuszy. A więc był najdoskonalszy z doskonałych w swoich oczach. Ale potem stwierdził, ale to wszystko były śmieci. Było takie stronnictwo faryzeuszy, nazywali się krwawiący faryzeusze.
Wiecie dlaczego? Dlatego, że oni w tym swoim takim stylu pobożnościowym chodzili ciągle ze spuszczoną głową, żeby nie patrzeć na grzeszników, na ludzi, na kobiety, na nic. I chodzili tak. I czasami trafiali w ścianę. I czasami sobie głowę rozcinali, krwawili. A więc to byli krwawiący faryzeusze. A więc super, bardzo pobożni ludzie. Nienaganni. Oni mieli bardzo wysokie mniemanie o sobie. Pamiętacie tę historię, kiedy Jezus mówi, że to dwóch ludzi poszło do świątyni, dwóch się modliło. Jeden faryzeusz, który rozpoczął: Panie Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak ten celnik. Pamiętacie? A o czym to świadczy? Miał naprawdę wysokie poczucie wartości. I mówi: Boże, ja Ci daję dziesięcinę, ja się modlę, ja poszczę 3 razy w tygodniu. Dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie albo jak ten celnik. Tak na marginesie, w tym momencie często mówię taką pewną historię, która ma być zabawna, ale nikt nigdy się nie śmieje i nie wiem, czy ona jest niezrozumiała, czy po prostu nie jest śmieszna. Zaryzykuję, tutaj też opowiem. Otóż na pewnej szkółce niedzielnej prowadzący szkółkę mówi tak: dzieci, dzisiaj mamy historię o celniku i faryzeuszu. I czyta, zobaczcie, jaki ten faryzeusz był pełen pychy, jak on tym celnikiem pogardzał, jak tak się wynosił przed Panem Bogiem. Skończył szkółkę i mówi tak: a teraz pomodlimy się. I mówi tak: Panie Boże, dziękujemy Ci, że nie jesteśmy jak ten faryzeusz. Dobre, nie? No tutaj... No to dobry jest, dobra rzecz jest, nie? To prawdopodobnie tamci nie zajarzyli, o co chodzi. A więc zobaczcie, możemy w taki sposób podchodzić do rzeczywistości. Faryzeusze tym się chlubili. Mieli wysokie mniemanie o sobie. A uczeni w piśmie? Och, to byli specjaliści. Sam Jezus im powiedział, że oni czuli się jak tacy eksperci od Pana Boga. Powiedział im kiedyś: nakładacie na ludzi ciężary, których sami nie chcecie tknąć palcem. Wyłączcie komórki. Nie ma tego w Biblii, ale ja wam mówię, wyłączcie komórki. A więc czuli się. Oni byli dokładni we wszystkim, drobiazgowi. Wiecie, wymyślali ludziom różne przepisy, co wolno, czego nie wolno, kiedy wolno, a kiedy nie wolno. Jezus mówi: przedstawiacie komara, a połykacie wielbłąda. Ale jedni i drudzy mieli silne przekonanie o swojej własnej prawości i sprawiedliwości. Dlaczego Jezus do nich to powiedział? Bo okazuje się, że można być bardzo gorliwym, religijnym człowiekiem i nie mieć bladego pojęcia, co to znaczy relacja z Bogiem. Są ludzie, którzy chodzą do kościoła, do kościołów, i to jakby opisuje całe życie chrześcijańskie. Byłeś w kościele? Byłem. To wszystko w porządku. Rozumiemy to? Możesz być gorliwy w różnych praktykach, a nigdy nie znać Boga. Są ludzie chodzący do kościoła, modlący się, czczący figury, rzeźby i tak dalej. Są gorliwi nierozsądnie, ale nigdy Boga nie znają. Przykład najprostszy biblijny: Paweł. Właściwie wtedy jeszcze Saul albo Szaweł przed nawróceniem. On w swojej gorliwości tępił Kościół, mordował chrześcijan, będąc przekonanym, że pełni wolę Boga i robi dobrą pracę dla Pana Boga. A więc zobaczcie, kiedy w końcu Saul wyjechał do Damaszku, aby mordować chrześcijan, aby ich więzić, co się okazało? Stracił wzrok, żeby mógł przejrzeć. Wtedy naprawdę przejrzał. Moje życie było zupełnie inne niż Zygmunta, ale łączyło je coś wspólnego. Łączyła je wspólna pustka. Tak jak mówiłem wam, w ciągu właściwie 1,5 roku stałem się bardzo religijnym i takim księdzem pełnym rutyny. Jak się nieraz mówi, że ktoś odprawia mszę czy odprawia nabożeństwo, to faktycznie ja je odprawiałem. Szybko, 40 minut w niedzielę i było po sprawie. Wszyscy się cieszyli, bo było krótko. Ksiądz nie rzędził. Fajnie było. Ludziom się podobało. No mi też. Odprawiliśmy i już. Religijność bez Boga jest tylko... To jest cmentarz po prostu. Rutyna i pustka. I ten głód też potem we mnie sprawił, że zacząłem szukać czegoś więcej z Panem Bogiem. Co więcej, Jezus mówi do tych ludzi,
tą przypowieść, ponieważ oni swój związek z Bogiem określali na takiej teologii odpłaty. Teologia faryzeuszy, teologia uczonych w piśmie była taka: dobry człowiek za dobre uczynki zasługuje na dobrot Pana Boga. W ich rozumieniu świata, w ich myśleniu, grzesznicy nie mają do Boga dostępu. Nie ma szans. Aby Bóg ci błogosławił, musisz być dobrym. Nawet to w naszej mentalności jest. Pytamy: Boże, ale ja nie zasłużyłem. Czymże sobie zasłużyłem na Twoją łaskę? Niczym. Bo łaska jest łaską, ale teraz myślimy, że jak my będziemy dobrzy, to Pan Bóg zapłaci, powie: no to taki dobry chłopak, coś mu dam. Niech się cieszy. Dobro za dobro, odpłata. Odpłata. A więc Jezus mówił to do nich po to, żeby zmienić ich myślenie. Oni uważali, że Bóg tylko błogosławi dobrych i dlatego ci, którym się powodzi, którzy są zdrowi, bogaci, to co oni są błogosławieni, ponieważ Bogu się podobają. Wyłączyli z rzeczywistości całą grupę ludzi. I ostatecznie Jezus to mówi do nich po to, ponieważ ich kochał. Czy wiecie o tym, że Jezus kochał faryzeuszy? Ja wiem, że On ich tam krótko potraktował, ale robił to z miłości. A swoją miłość do nich udowodnił później na krzyżu. Przecież umarł za nich. Mówimy, że umarł za wszystkich ludzi. Za faryzeuszy też. Za swoich morderców też. Jezus robił to z miłości. A więc niezwykli byli ci adresaci. Druga rzecz to to, że samo przesłanie, jakie Jezus skierował, było bardzo niezwykłe. Było inne niż ludzie byli nauczeni słuchać od swoich rabinów. Przede wszystkim Jezus powiedział w tej przypowieści, że Bóg Ojciec patrzy na każdego. To od wczoraj sobie tak cały czas mówimy, że każde życie jest ważne, każdy się liczy, każde ziarnko przed Bogiem ma swoją wartość. On patrzy na każdego, ponieważ każdy człowiek jest Jego dziełem, który ma niezwykły cel i tu na ziemi, a także wieczności. Bo tylko ten, który jest życiem, zna naprawdę wartość życia, życia wiecznego. Jezus, kiedy mówił w tym przesłaniu, to pokazał bardzo ważną rzecz, że u Ojca miłosierdzie góruje nad sądem. I samo świadectwo Pawła Apostoła. Chciałbym przywołać 1 Tymoteusza 1, 12-14. To już pisze pod koniec swojego życia. Czytamy tutaj tak. Dzięki składam temu, który mnie wzmocnił, Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu, za to, że mnie uznał za godnego zaufania, zleciwszy mi tę służbę, mimo to, że przedtem byłem bluźniercą i prześladowcą i gnębicielem, ale miłosierdzia dostąpiłem, bo czyniłem to nieświadomie w niewierze, a łaska naszego Pana stała się bardzo obfita wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Kto jak to, ale w tamtych czasach myślę, że Paweł był pierwszym, który powinien być osądzony przez Boga za to, co robił. Ale on powiedział: dostąpiłem miłosierdzia. I Jezus w tej historii pokazuje, że miłosierdzie jest pierwsze niż sąd. Co więcej, Jezus tutaj pokazał w tej historii, że prawdziwym powodem szukania zagubionych jest miłość. Jest miłość Ojca. Jest Jego łaska. Jest to miłość, jaką chce okazać każdemu z nas. Dać ją każdemu z nas. Kolejna rzecz. W tej historii Pan Jezus pokazał coś niezwykłego. Pokazał, że Ojciec w poszukiwaniu zagubionych grzeszników jest niezwykle oddany. I tam jest napisane: szukał, aż znalazł. Szukał, aż znalazł. Nie stwierdził, prawdopodobnie to jest ta grupa ludzi, która ma iść na stracenie. To ci niewybrani. Nie, on tak nie powiedział. On szuka, aż znajdzie. I moi kochani, kiedy patrzymy na nasze życie, kiedy patrzę na swoje życie, to okazuje się, że jest bardzo wiele okazji, które Bóg dał, aby mógł nas odnaleźć.
Popatrz tak na przykład po okolicznościach naszych nawróceń. Kiedy się nawróciłeś? W jakich okolicznościach? Nieraz mamy taką siostrę w zborze, której początek nawrócenia był bardzo taki zwykły, niezwykły. Przechodziła chodnikiem i był plakat, który zapraszał na ewangelizację. I tak weszła z ciekawości i została już, jest 30 kilka lat w zborze. Bóg używa różnych sytuacji, używa ludzi, używa pewnych zdarzeń po to, żeby pobudzić nasze sumienie. A więc On jest kimś, kto daje nam mnóstwo okazji do tego, żeby nas odnaleźć. I tutaj czytamy o tym, że szukał owiec. Obraz owcy tutaj mówi nam o relacji z Bogiem. Dla Niego każdy człowiek jest owcą. On każdego z nas zna po imieniu. On nie musi pytać się, a jak Pan ma na imię, jak się Pan nazywa? I on zna każdego po imieniu. I co więcej, tu jest napisane, powiedziane w tej historii, że Pan chce mieć z nami osobistą relację. Chce być pasterzem każdego z nas. W Ewangelii Jana powiedział, ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i moje mnie znają. Jak mnie ojciec zna i ja znam ojca i życie swoje kładę za owce, mam i inne owce, które nie są z tej owczarni, również te muszę przyprowadzić i głosu mojego słuchać będą i będzie jedna owczarnia, jeden pasterz. Ta inna owczarnia to my, wierzący z pogan. Teraz jesteśmy z Izraelem w jednej owczarni. On nas przyprowadził do siebie. A więc obraz owcy mówi o relacji z Bogiem. Obraz drachmy wskazuje na wartość, na znaczenie. W księdze Izajasza czytamy, w moich oczach jesteś drogi, cenny i ja Cię miłuję. I to jest poselstwo mówiące o sercu Ojca. Szukał, a znajdzie. Dla Ojca każdy człowiek jest drogocenny. Zobacz, za te owce, za te drachmy Jego Syn zapłacił swoją krwią. To, co jest niezwykłe w tej historii, to jest niezwykła radość z odnalezionych. Najpierw czytamy, że otoż była radość przyjaciół i sąsiadów, kiedy znalazła się owca czy drachma. Kim są przyjaciele i sąsiedzi? Ja wierzę, że to jest radość Kościoła, kiedy ktoś się nawraca. I mam takie pytanie, czy Kościół raduje się z tych, co się odnaleźli? Dzisiaj rano zrobiłem taką małą próbę, żeby to sprawdzić i powiem wam, że nie zdali się tej próby. Poprosiłem te osoby, które przyjęły Pana i sobie na chwilkę podniosły rękę. To reakcje były różne takie. Ja mam prośbę, czy te osoby mogłyby teraz na chwilkę wstać? Wstańcie, ci, którzy dzisiaj czy wczoraj oddali serce Jezusowi. Nie ma wszystkich, było 5, jest 3. Chwała Bogu. Ale wiecie, to tak marnie to wszystko brzmi. Ale już nie będę was męczył. Kiedyś w Świdnicy, pamiętam, była taka historia, kiedy z kimś modliłem się o przyjęcie Pana Jezusa. Byłem tym bardzo podekscytowany, ponieważ w tamtym czasie jeszcze do zboru to właściwie nikt nie przychodził, tylko ludzie odchodzili. W końcu się ktoś nawrócił jeden i byłem tak bardzo tym nakręcony, że czekałem na niedzielę, żeby powiedzieć, słuchajcie, w czwartek czy w piątek jedna osoba przyjęła Pana Jezusa i tak czekałem do tej niedzieli, w końcu doczekałem się i tam gdzieś w trakcie nabożeństwa mówię, mam wspaniałą wiadomość, moi drodzy, przedwczoraj nawróciła się jedna osoba do Pana. Chwała Bogu. A tu tak jak teraz. Cisza. I o nie. Nie puszczę tego tak lekko. A więc mówię, Kościele, przedwczoraj nawróciła się jedna osoba. Chwała Bogu. No i tam się dwóch odsknęło i zaklaskali. Nie wiem, żeby się pastor cieszył czy co. I wtedy, wiecie, jak na Samuela spadł na mnie Boży ogień i mówię tak, nie będę krzyczał. Kościele w Świdnicy, wczoraj, czy przedwczoraj nawróciła się jedna osoba, całe niebo się raduje, a was to nie rusza? No i wtedy, no faktycznie, trzeba poklaskać. Słuchajcie, czy Kościół raduje się ze zbawionych ludzi? W niebie jest radość. Wczoraj była 5 osób się nawróciło podczas tych dni, przynajmniej tak jest do tej chwili. Mam nadzieję, że jeszcze dołączą inne. A więc w niebie była radość 5 razy, albo anioły wielbili Boga, cieszyło się całe niebo, a w ustroniu cisza, jak na cmentarzu. Nikt nie zauważył w ogóle, coś się wydarzyło. Słuchajcie, trzeba coś z tym zrobić. Amen?
Trzeba coś z tym zrobić. A więc Kościół powinien cieszyć się tak, jak się cieszyli ci sąsiedzi i tej sąsiadki, czy tego pasterza, że oto znalazła się owca. Może niektórym było szkoda, że to nie ich drachma się znalazła, czy nie ich owca, tylko kogoś innego. I tak się, no dobrze, no, dało mu się. Kościół się cieszy. Niebo się raduje. To jest niezwykła rzecz. Pytanie, dlaczego niebo się raduje? Bo słuchajcie, tylko niebo zna smak wieczności. Amen? My nie mamy niestety bladego pojęcia o tym. My sobie wyobrażamy, my się zachęcamy, ale nie mamy tego doświadczenia. Ale przyjdzie dzień, kiedy ci, którzy są zbawieni, wreszcie zajarzą. Aha, wieczność, wiem, o co chodzi. Ten dzień przyjdzie. Amen? I wtedy powiesz, dobrze, że nas ten brat tam przyczołgał w ustroniu, żebyśmy już teraz Bogu dziękowali za wieczność. Robimy to przez wiarę, rzeczy wspaniałe są przed nami. I moi drodzy, kiedy grzesznik się upamięta, to niezwykła rzecz się staje. Otrzymuje od Boga nową wartość i znaczenie, daleko większe niż owca czy drachma, bo staje się dzieckiem Bożym. I ta część, obraz o owcy i o drachmy, dotyczy zgubionych grzeszników. Ale jest druga część tej historii, historii o dwóch synach, bo zauważyłem ciekawą rzecz, że w tej przypowieści Jezus daje niezwykłą nadzieję dla zagubionych synów i córek Bożych. Jestem trochę człowiekiem wierzącym, trochę pastorem i zauważyłem, że czasami też gubią się synowie i córki Boże. Gdzieś schodzą na swoje drogi, odchodzą od Ojca, gubią się gdzieś i ta przypowieść właśnie tej drugiej części mówi o tych zaginionych synach i córkach. To nie są grzesznicy. Grzesznicy byli w obrazie owiec i drachm. Bo tam była mowa o radości nieba z powodu zagubionych grzeszników. Tutaj jest historia o tych, którzy znali Ojca i zostawili ten dom. I niestety wielu takich jest, Bożych dzieci pogubionych. Być może ty sam dzisiaj jesteś w takim miejscu, gdzie czujesz, że zgubiłeś tą relację z Ojcem. To chcę ci powiedzieć, Jezus dzisiaj daje ci niezwykłą informację. Bóg, Ojciec ma miłosierdzie nie tylko dla grzeszników. Ma też miłosierdzie, ma też współczucie, ma cierpliwość dla swoich synów i córek, które czasem się pogubią. Nie jest to pełne nadziei? Jest to cudowne. Wiecie, czasami nam jest to trudno uwierzyć, zwłaszcza kiedy zgrzeszymy raz, drugi, trzeci, kiedy kolejny raz gdzieś się gubimy, to nam się wydaje, no nie, no teraz to już koniec. No tym razem to już mi tutaj jakoś tego Pan Bóg nie przepuści. Jest wspaniałe słowo, które buduje moją wiarę od 23 lat, a stało też jako jedno z słów, które odnalazłem w Bożym Słowie przed swoim nawróceniem i do dzisiaj mnie, ono zawsze mnie nakręca to słowo. List do Rzymian, 5 rozdział, 8-10. Tutaj są te dwie grupy ludzi zebrane razem. Te zgubione owce i drachmy i ci pogubieni synowie i córki Boże. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. A więc wtedy, kiedy nie mogłeś zrobić nic, kiedy byłeś w najgorszym swoim grzechu, upadku, kiedy czułeś się całkowicie zgubiony, zniszczony, kiedy nie miało nic sensu ani nadziei, Biblia mówi, już wtedy Jezus za ciebie umarł. Nie czekał, aż powiesz, o, to trzeba się poprawić. To teraz ja się postaram, potem przyjdę do mojego Boga. Nie. Już wtedy, kiedy byliśmy grzesznikami, za nas umarł. I teraz 9 wiersz do synów i córek Bożych. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. Alleluja! Piękne słowo, tym bardziej, o wiele bardziej. Nie musisz się bać, że to stracisz. Jest ktoś, kto gwarantuje to przymierze. I Hebrajczyków 10 rozdział 16-17.
Takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi po upływie owych dni, mówi Pan. Prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je, dodaję, a grzechów ich i nieprawości ich nie wspomnę więcej. Jak ja się cieszę za to słowo. Boże, dziękuję Ci za nie, bo w ten sposób mogę spokojnie umrzeć i nie będzie takiego czegoś, że Pan powie: ej, Darek Suszek, a pamiętasz w 2001 roku, co zrobiłeś o 17 tam i tam? A ja, nie. A pamiętasz, co było w 85 roku? Nie. On nam tego nie powie. Dlaczego? Bo obiecał, że tego więcej nie wspomni. Amen? Kiedy przebaczył, przebaczył raz na zawsze. A więc nie martw się, nawet kiedy miałeś rozbitą przeszłość, byłeś alkoholikiem, draniem, bandytą, kimkolwiek, porządnym czy nieporządnym grzesznikiem, nie zostaną, nie będą w niebie wielkie wypominki. O, witamy, no, witamy grzesznika. Ha, ha. Przyszła koza do woza, no i co? A warto było tak, że to tak nie będzie. Wiecie, jest taki wspaniały obraz w Bożym Słowie, gdzie Bóg mówi tak w jednym z psalmów, że oto nieprawości nasze wrzucił do otchłani morskiej, do najgłębszej otchłani morskiej. Czy wiecie, ile wynosi na ziemi najgłębsza otchłań morska? Rów Mariański, 11 kilometrów w dół, 11 kilometrów wody. Co się dzieje z przedmiotem, który tam wpadnie? Zostanie zgnieciony, ale coś ważniejszego, nigdy nie wypłynie na wierzch, bo jest takie ciśnienie. Rozumiesz? Jeżeli Bóg utopił te grzechy w takim bezmiarze oceanie swojego miłosierdzia, nigdy nie wyjdą na wierzch. Przebaczone, oczyszczone, zapomniane. Amen? Nowe życie w Chrystusie jest wspaniałe. Bóg nie będzie ci wypominał. Dlatego ja nie lubię, jak mi ciągle dają: no i witamy brata byłego księdza. Kogo to obchodzi? Kim ja byłem? Kogo to obchodzi, że byłeś grzesznikiem, złodziejem, bandytą, pijakiem, narkomanem? Kogo to obchodzi? Było, minęło, nie ma. Amen? To jest miłość Ojca. A więc nie mówcie mi więcej. Witamy byłego księdza, dobra? Jestem Bożym dzieckiem. Służę jako pastor i to najważniejsze dla mnie jest. A więc zobaczcie, nieraz tak się dzieje, że synowie i córki Boże gubią się. Dokonują złych wyborów, złych decyzji. Upadamy. Ale w tej historii jest bardzo ważna rzecz powiedziana. Droga powrotu jest zawsze otwarta. Ojciec nie czekał na drodze z bejsbolem i niech tylko mi się pokaże ten mój synalek. Nie, on każdego dnia wychodził, wypatrywał swego syna. A kiedy już go wypatrzył, to co zrobił? Pobiegł do niego. Uściskał go, wycałował. Rzucił mu się na szyję. Ja nie wiem, czy nie czuł tego smrodu. Przecież on chyba prosto od świń wrócił. Na pewno śmierdział, ale ojciec tego nie czuł. Wykąpać go, ubrać go, dać mu pierścień. Robimy imprezę. To jest serce ojca, który raduje się ze zgubionych owiec, zgubionych drachm, ze zgubionych synów i córek. Niezwykła rzecz. I wiecie co? Tu jest też drugi syn. I powiem wam, że ci dwaj synowie byli daleko od ojca. Jeden był daleko swoim ciałem, a drugi był daleko swoim sercem. On służył ojcu jak niewolnik. On w ogóle nie znał ojca. Ten ojciec czekał na obydwu. Pamiętacie ten jego, te wyrzuty? Oto tyle lat ci służyłem, a mnie nigdy, a ja tego, a ja taki biedny. Jeden był daleko ciałem, drugi był daleko sercem. Ale ta przypowieść mówi o tym, że na początku drogi, czy właściwie na tej drodze zawsze stoi ojciec. Zwróćcie uwagę, że ten ojciec też wyszedł na spotkanie tego starszego syna. On nie chciał wejść do domu. On się obraził. Jak to taka impreza z mojego cielaka dla tego dziada? Teraz się nawrócił i teraz udaje świętoszkowatego. Ach, tam był taki osad, że głowa boli. Ale cóż, ojciec wychodził na drogę, szukał, patrzył za młodszym i wyszedł z domu, aby pozyskać starszego. Co to znaczy dla mnie? To znaczy, że mój ojciec w niebie, nasz ojciec w niebie zawsze wypatruje nas. Posłał Ducha Świętego, aby nas przekonywał, aby nas zachęcał, aby nas pobudzał, żebyśmy wrócili do domu ojca. A kiedy tą decyzję podejmujemy, kiedy przychodzimy do Niego, wtedy
Całe niebo się raduje. Zwróćcie uwagę, że w przypadku synów jeszcze ojciec się radował. A więc radość nieba powiększa się o radość ojca. I wiem jedną rzecz, że kiedy pozwolisz przytulić się dzisiaj Ojcu, Bogu Ojcu, to co dzisiaj było powiedziane, ten dotyk zapamiętasz na zawsze. Kiedy spotkasz się z Bogiem, kiedy doświadczysz Jego obecności, to po prostu tego się nie zapomina. Moje takie pierwsze duchowe doznanie takiej bliskości Boga, Jego miłości do mnie, miało miejsce gdzieś 3 miesiące, kiedy opuściłem Kościół katolicki. Oczywiście była cała sensacja na Dolnym Śląsku i tam dalej, bo to teraz to już się częściej zdarza, wtedy to było dosyć rzadkie zjawisko. I kiedy zostawiłem Kościół katolicki, niestety stałem się ofiarą różnych pomówień, oszczerstw. Och, wylano na mnie cały pomył różnych nieprawdziwych rzeczy, łącznie z tym, że byłem alkoholikiem. Nie byłem alkoholikiem, ale trafiłem do Janowic i wszyscy myśleli, że byłem alkoholikiem. A za mnie tylko przyjęli. I powiem wam, to był czas, kiedy właściwie momentalnie straciłem wszystkich swoich kolegów, przyjaciół. Moi koledzy dostali zakaz od biskupa kontaktowania się ze mną, żeby się chyba nie zarazić, czy co? Nie wiem. Żeby ich nie dotknąć, żeby coś na nich nie przeszło? Nie wiem. Był taki zakaz. Moi rodzice odwrócili się ode mnie. Powiedzieli mi, synu, tu już nie przyjeżdżę do Świdnicy. W taki wstyd na całe miasto. Wszyscy gadają. Mama mówi, wszyscy się na mnie patrzą. Tam mieszka 60 tysięcy ludzi. To mało kto ją znał, ale jej się wydawało, że wszyscy na nią patrzą. A więc była wielka presja. Czułem się odrzucony, czułem się źle z tym wszystkim, ale wiedziałem, że się nie cofnę w swojej drodze. I było to niezwykłe nabożeństwo, kiedy jedno z pierwszych moich nabożeństw, kiedy mogłem wziąć udział w innym nabożeństwie niż do tej pory, była to ewangelizacja i przyjechał Mirek Szatkowski z Głogowa i miał słowo na temat Zacheusza. Ja to pamiętam, to już jest jakieś 23 lata temu to się wydarzyło. Pewnych rzeczy nie zapomnisz nigdy. I mówił tam o Zacheuszu i o tym, jak Bóg uleczył jego serce, miał problem, był mały, wszyscy go odrzucali, nikt go nie lubiał. Nikt go nie lubiał, odrzucali go ludzie. Bóg go uzdrowił w ten sposób, że Jezus był u niego później na obiedzie. I to bardzo mnie dotknęło słowo. I pamiętam, wtedy wyszedłem na wezwanie do modlitwy i wtedy właśnie nastąpiło to niezwykłe duchowe doświadczenie. Otóż pastor jeszcze nawet na mnie ręki nie położył, a ja już leżałem pod mocą Bożą. Właściwie siedziałem, bo była za mną ławka, a więc usiadłem na tej ławce i miałem takie doznanie, jakby mnie ktoś zaczął wypełniać od stóp do samej głowy. Taka obecność, Boża obecność, nie wiem. Czułem, jakby mnie woda napełniała od stóp do samej głowy. Potem zacząłem bardzo mocno drżeć, ale kiedy otworzyłem oczy, nic mi się nie drżało. To było drżenie wewnętrzne bez zewnętrznych przejawów. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Tak, jakby mnie ktoś postawił na takiej maszynce do robienia pustaków. Takie, kiedyś były takie wibratory, tak. Pustaki ubijało, tak się czułem. I to, co się zaczęło się wydarzać, to taki dotyk mojej głowy i taka Boża miłość i Boże Słowo. Chociażby ojciec i matka o Tobie zapomnieli, ja o Tobie nie zapomnę. Wiecie, czułem się przez długi czas jak małe dziecko, które ktoś podnosi do góry na ręce. To było niezwykłe doświadczenie i wtedy puściły wszystkie moje emocje. Zacząłem płakać. Właściwie to nie był płacz. To było lanie łez przez 20 kilka minut i brat Tomczyński, kiedy patrzył na mnie, jak taki siedzę, taki zalany tymi łzami, cieszył się, co mnie denerwowało, że się cieszy, ale ja tego nie mogłem w ogóle powstrzymać. A to był płacz oczyszczenia. I wiecie, kiedy zaczęło mijać to doświadczenie, to zaczęło w ten sposób, że zaczęło zanikać od stóp, a najdłużej była w tym uścisku takiej Bożej miłości głowa. I tak jak tu się powiedziałeś, bracie, tego nigdy się nie zapomni. I ludzie mogą mówić, czy Bóg jest, czy Go nie ma, dawać jakieś dowody matematyczno-fizyczne. Gadajcie sobie, ja coś z Bogiem przeżyłem. I tego się nie da wybrać serca. To jest moc świadectwa. To, co wielu z was dzisiaj mówiło i wczoraj na swoich świadectwach, kiedy spotka się z żywym Bogiem, wszystko się zmienia. Amen? Wiesz, jaki On naprawdę jest. I tego dotyku Ojca nigdy nie zapomniesz. I jeszcze jedna rzecz.
z tej historii niezwykła, to niezwykła lekcja dla nas. Ja wierzę bardzo głęboko, że to, co jest napisane, tak jest też napisane, wszystko zostało napisane dla naszego pouczenia. Żebyśmy czytając mieli pewien wzór zachowania, pewien wzór reakcji, pewien sposób myślenia. To wszystko napisane jest dla naszego zbudowania. Całe Pismo jest natchnione, pożyteczne do nauki, poprawy, wychowywania, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. A więc wierzę w to, że kiedy Jezus tę historię zamieścił w Biblii, to przede wszystkim dla kilku ważnych celów. Nie było to tylko do faryzeuszów, to też jest dla nas. Ja wierzę, że to jest dla nas pewna przestroga i zachęta do bojaźni. Bo czasami, moi drodzy, czujemy się jak ci specjaliści od Pisma Świętego. Na wszystko mamy odpowiedź. Na każdą sytuację mamy cytat z Biblii. Wiemy, gdzie co jest napisane. I czasami wydaje nam się, że jesteśmy takimi sprawiedliwymi i trochę, nomen omen, przypominamy tych faryzeuszy. Ale Jezus powiedział, wasza sprawiedliwość musi być obfitsza. Obfitsza w co? W nowe przykazania? Obfitsza w łaskę. Obfitsza w Bożą miłość. A więc Jezus mówi o tym, żebyśmy poznawali serce Ojca, doświadczali serce Ojca, a nie tylko zadowolili się na informacji, że Bóg ma dobre serce, bo nas kocha. Amen. Ta historia uczy nas też kolejnej bardzo ważnej rzeczy, abyśmy uczyli patrzeć się na zagubionych ludzi tak, jak widzi ich Bóg Ojciec. Nieraz słyszałem, kilka razy sam pomyślałem, że z tego człowieka to już nic nie będzie. A potem wstydziłem się, kiedy ten człowiek, ni stąd, ni zowąd, wrócił do kościoła, służy Panu i mówi, Panie, wąskie mam jeszcze serce i mało wyobraźnię, Ty robisz niezwykłe rzeczy. Amen? Nigdy nie przekreślajmy ludzi, bo Bóg ich nie przekreślił. Jest tylko jeden moment, kiedy wszystko się kończy, jest to moment śmierci. Dlatego w naszym zborze, nawet jak ktoś od nas odchodzi, nie zawsze w porządku, nie zawsze we właściwy sposób, robię zawsze jedną rzecz. Jestem w tym wierny. Zawsze biorę człowieka na środek i mówię tak, ten brat, ta siostra ma inną drogę w swoim życiu, chce odejść, pomódlmy się o niego i błogosławmy go i niech idzie z Bożym błogosławieństwem. I to zawsze procentuje, bo czasami wracają. Jeżeli ktoś mówi, Bóg mnie tak prowadzi, cóż ja mogę zrobić? Ja błogosławię. A więc ta historia mówi w ten sposób. Nie przekreślaj zagubionych drachm, zgubionych owiec, czy też pogubionych synów. To Bóg jest Ojcem, czas jest w Jego ręku. On ma narzędzia ku temu, żeby te zagubione dzieci przyprowadzić do siebie. Amen? A więc tak patrzmy. Paweł napisał w swoim liście pierwszym do Tymoteusza 2:4. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. To jest Boże serce. On chce, aby wszyscy. A więc jeśli wszyscy ludzie są dla Boga cenni, warci Jego poszukiwań, to jakimi mają być dla nas, Jego dzieci, Jego uczniów? Jeśli niebo raduje się z nawrócenia dusz grzeszników, to co my będziemy oziębli i zimni? Nie, też będziemy się cieszyć. Amen? Kiedy dzisiaj będzie wezwanie do modlitwy, kiedy będziemy dawać kolejny raz szansę, kiedy stoi Ojciec z wyciągniętymi ramionami i czeka na nas, pogubionych synów, pogubione owce i drachmy, i jeżeli będzie informacja na końcu, że ten czy tamten powrócił, czy się nawrócił, to ja mam nadzieję, że to miejsce będzie pełne radości. Nie pruderyjnej radości. No chwała Panu, chwała Panu. Tak se naużywał, a teraz, o, nawrócił się. A szkoda ci? Tak nieraz jest. No to taki cwany, nie? Całe życie pił, kradł, zabiał, a przed samą śmiercią się nawrócił. Ja mówię, a szkoda ci tego wszystkiego? Chłopie, żyłeś w łasce Bożej przez 30 lat. Ciesz się z tego, a nie zazdrość mu tego brudu, który on robił. Jeśli ojciec wypatruje zabłąkanych synów, to co mamy robić jako jego uczniowie?
Dokładnie to samo. A więc strzeżmy swoich serc. Nie osądzajmy według nas zgubionych czy zagubionych braci czy sióstr. Żeby, broń Boże, Twoje serce czy moje serce nie upodobniło się do serca starszego brata i żebyśmy nie byli źli, a wrócili. A, życie im do piekła, no i wrócili. Proszę bardzo. A my tu cały czas się modlimy. Ciężko nam jest. Ojciec nam śrubę dokręca. A ten wrócił, się wszyscy cieszą. Ludzie, to nie o to chodzi. A co wtedy, kiedy nam samym coś się przytrafi niewłaściwego? To widzisz, to ta historia mówi o tym, że kiedy tobie coś się złego przytrafi, niewłaściwego, to wiesz co? Ta historia mówi, wróć, bo ojciec czeka. Jego ręce są otwarte. To jest historia, która daje nam odwagę wrócić. Bo któż z nas, może inaczej, czasami zdarza mi się, że nie jestem doskonały. Ha! Nieraz upadam, nieraz zawodzę. I co teraz? I co teraz? Co byście zrobili teraz, kiedy upadniesz i będziesz Boga zawodził? Masz tylko dwa wyjścia. Albo umrzeć przy korycie ze świniami z głodu, albo wrócić do domu Ojca. Ja wolę drugą opcję, bo wiem, że Jezus powiedział, tam jest ktoś, kto wypatruje. Ktoś, kto czeka. Ktoś, kto mówi, dobrze, że w końcu wróciłeś.